Cześć, witam w kolejnym odcinku kursu Angular 2.0. W poprzednim odcinku do naszego formularza oprócz ramki, którą dodawaliśmy przy sprawdzaniu poprawności, dodaliśmy również komunikaty, które wyskakują, czyli jeżeli nie ma wprowadzonego adresu, abyśmy chcieli dokonać rejestracji, mamy komunikat wymagany, jest adres e-mail. A jeżeli zaczniemy wprowadzać coś, a jest to nieprawidłowy adres, to jest wyświetlany komunikat, adres e-mail jest nieprawidłowy. I dopiero gdy formularz jest wypełniony prawidłowo, wtedy może być wysłany. A w tej chwili przycisk rejestracja działa również, gdy formularz jest wypełniony nieprawidłowo. Także w dzisiejszym odcinku do naszego formularza dodamy aktywację i dezaktywację przycisku rejestracja, żeby był on dostępny tylko wtedy, gdy formularz jest prawidłowo wypełniony. Gdy jest nieprawidłowo wypełniony, czyli gdy jest nieprawidłowy adres e-mail, bądź gdy nie ma żadnego, nic nie wprowadziliśmy do pola formularza, a chcemy go wysyłać, to żeby w tym momencie przycisk był nieaktywny. Dopiero gdy będą poprawne dane wprowadzone, wtedy będzie przycisk rejestracja dostępny i będzie można się zarejestrować. Dobrze, przejdźmy teraz do naszego kodu i może na początek zrobimy sobie, żeby nasz przycisk był nieaktywny. Do naszego przycisku, do naszego batona dodajmy sobie disable. I tutaj dodamy sobie disable. Tak. I teraz ustawimy sobie tą wartość na sztywno, na początek, na true. Teraz, gdy ustawiliśmy tą wartość na true, zapiszemy nasz formularz, przejdziemy do przeglądarki, widzimy, nasza strona została odświeżona i w tej chwili przycisk jest niedostępny. Tylko w tej chwili ten przycisk jest niedostępny cały czas, a my chcemy, aby on był niedostępny, gdy formularz jest niepoprawnie wyświetlony. Także teraz się tym zajmiemy. I ten przycisk powinien być dostępny wtedy, gdy mamy poprawnie wypełnione pola, czyli gdy pola są valid. Dobrze, a więc w naszym formularzu możemy skorzystać, tak samo jak żeśmy walidowali input, czy są wprowadzone dane, zrobiliśmy sobie lokalną zmienną formularza email field. Tak samo teraz możemy sobie dla formularza stworzyć lokalną zmienną i nazwać ją na przykład form. Teraz to sobie zrobimy. Form i ta zmienna będzie przyjmować ng-form, czyli nasz formularz. Tak. I tą zmienną form przekażemy do metody submit. Tak. I teraz w celach testowych tutaj w metodzie submit jest ona przyjmowana i tutaj możemy sobie ją wyświetlić w konsoli. Tak jak żeśmy wyświetlali wcześniej. Tak. I zobaczymy, zapiszmy nasz formularz i zobaczymy, co otrzymujemy. Dobrze, nasz formularz się zapisał, ale teraz mamy przycisk nieaktywny cały czas. To jeszcze musimy go aktywować. Zróbmy sobie teraz tutaj false, aby nasz przycisk był aktywny. Zapisujemy, wracamy do naszego formularza, naciskamy narzędzia deweloperskie, klikamy rejestracja i tutaj mamy w konsoli, zrobimy sobie ją tutaj większą i przy rejestracji widzimy, mamy ng-form i jak sobie rozwiniemy, mamy dostęp do wszystkich tych właściwości disable, enable, invalid. Tak samo jest pristine, touched, untouched, valid, czyli mamy do wszystkich tych właściwości dostęp.
Także możemy teraz spokojnie wrócić do naszego kodu i możemy sobie jeszcze dodać, żeby to pokazać ładnie, zaimportować również przestrzeń ngForm. Import ngForm, tak, która jest w przestrzeni forum Angular. Tak. I to jest forms. Forms. Dobrze. No tutaj ma być oczywiście dłużej. ngForm. Tak. I teraz w naszej metodzie onSubmit możemy sobie zadeklarować, że ta nasza forma jest właśnie typu ngForm. I tak samo jak żeśmy to robili w odcinku poprzednim, teraz tutaj w form mamy dostępne właśnie te właściwości z naszego formularza. Czyli mamy te wszystkie dirty, disable, enable, wszystkie te właściwości, invalid, valid, wszystko mamy dostępne i będziemy mogli z tego skorzystać. Także tutaj możemy sobie te form zostawić. I możemy przejść do naszego przycisku i tutaj, gdzie zadeklarowaliśmy disable, to teraz nie będziemy na sztywno przypisywać false, tylko będziemy pobierać z naszej formy właściwość invalid. Invalid. Czyli będziemy sprawdzać, czy formularz jest valid, invalid, czy jest valid. Czy jest poprawnie wypełniony, czy jest niepoprawnie wypełniony. I teraz zapisaliśmy to. Jak przejdziemy do naszej przeglądarki, zobaczymy, widzimy, na początku mamy przycisk nieaktywny, bo formularz nie jest poprawnie wypełniony. Nie jest poprawnie wypełniony, jest invalid. Zaczniemy go wypełniać. Test. Zmienił się komunikat, ramka jest czerwona, jeszcze nie jest. Przycisk jest nieaktywny. I teraz jak sobie coś już wprowadzimy. Widzimy, przycisk jest już dostępny. Możemy wysłać nasz formularz. OK. Gdy jest znowu niepoprawny, przycisk jest znowu nieaktywny. Dobrze. Możemy wrócić do naszego kodu. Ten import tutaj bo zasadniczo nam jest niepotrzebny. To było tylko w celu pokazania, żeby pokazać, że mamy dostęp tutaj do tych właściwości. To też możemy skasować. Dobrze. I teraz do naszego formularza tutaj mamy pole do wprowadzania e-maila. To teraz analogicznie dodamy sobie pole do wprowadzania hasła. Skopiujemy sobie to całe. I wkleimy poniżej. O, tak. Tutaj mamy e-mail, a tutaj mamy do wprowadzania hasła. I teraz tak. Tutaj musimy zmienić. Tu nie będzie e-mail, tylko będzie hasło. Typ pola też nie będzie e-mail, tylko będzie password. Tutaj ngModel teraz będziemy mieć password, name również będzie password i tutaj nie będzie email field, tylko teraz będziemy mieli password field, tak? I te pole jest required, nie ma oczywiście, ten input nie będzie miał wzorca, tak jak email, no bo tutaj nie ma żadnego wzorca, tylko będziemy wprowadzać znaki. Jakieś hasła i teraz tak, tutaj dalej będzie password field, to teraz nie jest email field, tylko password field i tutaj już nie będziemy sprawdzać błędów, bo nie będziemy wyświetlać różnych komunikatów w zależności od tego, czy password jest
zgodny z wzorcem, bo teraz nie sprawdzamy wzorca, to jest niepotrzebne. I tutaj wymagany jest adres e-mail, wymagane jest hasło. Sobie wpiszemy. Hasło, tak? A ten drugi komunikat odnośnie, że jest nieprawidłowy e-mail, tego tutaj nie potrzebujemy. Tak. Dobrze. Teraz tą właściwość password dodamy sobie do naszego modelu. Tak jak tutaj mamy e-mail, tak dodajemy password. Dobrze. I powiedzmy, że tutaj teraz nie będziemy wyświetlać formy, tylko będziemy wyświetlać this email. Będziemy zobaczyli, jaki email został wprowadzony. Dobrze. Dobrze, teraz możemy zapisać nasz formularz. Możemy wrócić do przeglądarki. I w przeglądarce widzimy, w tej chwili mamy dwa pola. Nasz przycisk jest nieaktywny, dokładnie tak jak chcemy. I teraz możemy zacząć wprowadzać e-mail. E-mail widzimy nieprawidłowy. Wprowadźmy sobie na przykład prawidłowy. Dalej jest przycisk nieaktywny, bo jeszcze nie mamy hasła. Wprowadzamy hasło i już jest aktywny. I teraz przy rejestracji wysyłamy nasz e-mail. Dobrze. Przy rejestracji przydałoby się jeszcze wyczyścić ten formularz. Jak klikniemy rejestrację, dobrze by było, żeby formularz był czyszczony. To wróćmy do naszego kodu. I teraz tutaj w metodzie onSubmit na samym końcu dodamy jeszcze czyszczenie formularza. Czyszczenie formularza jest dostępne z naszej zmiennej form i tutaj sobie wykorzystamy reset form. Reset form i teraz możemy zapisać. Wrócić do przeglądarki i teraz jak wprowadzimy adres, tutaj jeszcze nie możemy kliknąć, bo nie mamy hasła, ale wprowadzimy jakieś hasło, klikniemy rejestracja i widzimy, formularz został wyczyszczony, nasz e-mail został przesłany. Dobrze, oczywiście tutaj w metodzie onSubmit w tej chwili jest tylko zrobione logowanie tego e-maila i czyszczenie formy. Normalnie powinniśmy sobie zrobić tutaj kod, który odpowiada za zapisywanie naszego adresu i hasła do bazy, ale to nie jest tematem tego odcinka, tak jak tej serii odcinków, które ostatnio były. Tematem tych odcinków była po prostu walidacja naszego formularza. I gdy wrócimy do naszego formularza, to teraz mamy ładny formularz walidowany. Mamy pole e-mail, hasło i nie wprowadziliśmy e-maila. Mamy walidację, pokazuje się czerwona ramka, pokazuje się odpowiedni komunikat, że wymagany jest adres e-mail, wymagane jest też hasło. Zaczniemy wprowadzać sobie adres. Widzimy, teraz jest nieprawidłowy. Teraz mamy już prawidłowy, mamy ramkę na zielono, tutaj przycisk jest jeszcze nieaktywny, dodamy sobie hasło, wszystko mamy już prawidłowo, nasze pola są na zielono, przycisk jest dostępny i teraz możemy dokonać rejestracji i od razu wyczyścić pola. Także w tym odcinku to by było wszystko. Skończyliśmy nasz formularz rejestracyjny. Także nie będziemy się już tym więcej zajmować. Także tak jak powiedziałem, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję.